Radujcie się i dziękujcie Bogu, który was wezwał do Królestwa Niebieskiego. Alleluja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Alleluja, Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Królu Niebieski, Pocieszycielu Duchu Prawdy, Ty, który jesteś wszędzie i wszystko wypełniasz, Skarbnico dóbr i Dawco Życia, przyjdź, uczyń w nas swe mieszkanie, oczyść nas wszelkiej nieczystości, zbaw nasze dusze, Ty, który jesteś dobry. Przeprośmy Boga za nasze grzechy. Ujrzałem wodę wypływającą z prawego boku świątyni. Alleluja! A wszyscy, co przyszli do wody, zostali zbawieni. I mówią Alleluja, Alleluja. Boże, zmiłuj się nad nami, odpuść nam nasze grzechy i przez Twoją łaskę wprowadź nas do życia wiecznego. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Módlmy się. W czasie tej liturgii Eucharystii w sposób szczególny modlimy się ze świętej pamięci Mirosława. Wszechmogący Ojcze, Twój Syn wydał się na śmierć za nas i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Spraw prosimy, abyśmy zawsze Tobie służyli z czystości serca i prawdzie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje we wspólnocie Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z dziejów apostolskich. Pewien faryzeusz imieniem Gamaliel, uczony w prawie i poważany przez cały lud, kazał na chwilę usunąć apostołów i zabrał głos w radzie. Przemówił do nich: mężowie izraelscy, zastanówcie się dobrze, co macie uczynić z tymi ludźmi. Bo niedawno temu wystąpił Teodas, podając się za kogoś niezwykłego. Przyłączyło się do niego około 400 ludzi. Został on zabity, a wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni i ślad po nich zaginął. Potem podczas spisu ludności wystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął lud za sobą. Zginął sam i wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni. Zatem i teraz wam mówię, odstąpcie od tych ludzi, puśćcie ich. Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się. A jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i może się czasem okazać, że walczycie z Bogiem. Usłuchali go, a przywoławszy apostołów, kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi. Bogu niech będą dzięki. Jednego pragnę mieszkać w domu Pana. Jednego pragnę mieszkać w domu Pana. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? Jednego pragnę mieszkać w domu Pana. O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu przez wszystkie dni życia, abym kosztował słodyczy Pana, stale się radował Jego świątynią.
Jednego pragnę, mieszkać w domu Pana. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi, oczekuj Pana. Jednego pragnę, mieszkać w domu Pana. Niech święto radosne paschalnej ofiary składają jej wierni, uwielbień swych dary. Odkupił swe owce baranek bez skazy, pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów z mazy. Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy, choć poległ wód życia, króluje dziś żywy. Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała, jam zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. Żywego już Pana widziałam grób pusty i świadków anielskich i odzież ich chusty. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galilea. Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, o Królu zwycięzco, bądź nam miłościwy. Amen. Alleluja. 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 Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boży. Alleluja. 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 Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie Jezu Chryste. Udał się potem Jezus na drugą stronę jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiackiego, a szedł za nim wielki tłum, bo oglądali cuda, które czynił na chorych. Jezus wszedł na górę i usiadł tam ze swoimi uczniami. A blisko już była Pascha, święto u Judejczyków. Podniósłszy Jezus swe oczy i zobaczywszy, że zbliża się do Niego wielki tłum, rzekł do Filipa: gdzie kupimy chleba, aby się oni najedli? A mówił to dla poddania go próbie. Sam przecież wiedział, co miał zrobić. Jezus mu odpowiedział, Filip mu odpowiedział, nawet za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, by każdy choć trochę otrzymał. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł mu, jest tu chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Ale cóż to jest na tylu? Jezus powiedział, każcie ludziom usiąść. A w tym miejscu było dużo trawy. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Potem Jezus wziął te chleby, odmówił modlitwę dziękczynną i kazał rozdać siedzącym. Podobnie z tych ryb, ile chcieli. Kiedy się najedli, powiedział swoim uczniom, zbierzcie zbywające kawałki, aby się nic nie zmarnowało. Zebrali więc i napełnili 12 koszy kawałkami z 5 chlebów jęczmiennych, które zbywały jedzącym. Gdy ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili, on naprawdę jest prorokiem, tym przychodzącym na świat. Gdy Jezus zauważył, że zamierzają przyjść i uprowadzić go, aby ogłosić królem, sam jeden tylko wycofał się znowu na górę.
Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Panie Jezu Chryste. Nie przez przypadek ta dzisiejsza Ewangelia, którą słyszeliśmy, jest w Kościele utożsamiana i interpretowana nie tylko w kontekście cudu na górze, nakarmienia 5000, ale w kontekście Eucharystii. Eucharystia, czyli zwykły posiłek tak naprawdę. Posiłek składający się z pszennego chleba i wina. Posiłek, który możemy interpretować w tym kluczu dzisiejszej Ewangelii, nakarmienia 5000. Eucharystia to posiłek, który karmi nasze pragnienia, który pragnie to najbardziej podstawowe pragnienie życia, życia nie śmierci. Eucharystia to dla nas posiłek, który za każdym razem jemy ze zmartwychwstałym Chrystusem. Wielu z nas się zastanawia, czy może lepiej by było pójść i poczuć Boga w lesie, na trawie jakiejś. No, w pewnym sensie też tak można zrobić. Dzisiaj widzimy, że uczniowie, ci, którzy poszli za Jezusem, usiedli na trawie. Ale gdyby tylko siedzieli i czekali, a nie byłoby tam Jezusa, który ich karmi, nic by się nie wydarzyło. Sama trawa nie wystarczy. Samo siedzenie i czekanie też nie wystarczy. Trzeba poznać nauczyciela. Trzeba iść za nauczycielem. Trzeba iść za nauczycielem, który chce uczynić wobec nas cud nakarmienia nas, nakarmienia naszych pragnień. Ten czas paschalny, w którym jesteśmy, to jest czas poznawania nauczyciela, poznawania zmartwychwstałego, który idzie z nami codziennie, wyrusza z nami w drogę, tak jak wyruszał w drogę ze swoimi uczniami. Ale to też nauczyciel, który nam mówi: mnie rozpoznacie nie przez siedzenie w trawie, ale przez wspólne spożywanie chleba. Przez wspólne spożywanie Eucharystii. Ja z wami będę. Jezus wziął te chleby, odmówił modlitwę dziękczynną i kazał rozdać siedzącym. To jest dokładnie to, co my robimy w czasie każdej Eucharystii. Jasne, Eucharystia może się odbyć w trawie. Może się odbyć na łące czy w lesie. Może się odbyć wszędzie tam, gdzie zgromadzi się Boży lud. Ale w Eucharystii najważniejszy jest Chrystus. Najważniejsze jest życie. Najważniejszy jest Ten, który przychodzi. Ten, który przychodzi na świat, aby dać nam życie. I czasem jasne, że nasze Eucharystie, nasze sprawowanie ich wprowadza nas w pewną rutynę. Może już czasem się nią nudzimy, zaczynamy ziewać, bo ciągle słyszymy to samo. Ale czy tak naprawdę słyszymy? Czy tak naprawdę wsłuchujemy się i z uwagą słuchamy wypowiadanych słów? Czy z uwagą wypowiadamy, czy słuchamy? Mówię wypowiadamy, bo to też dotyczy się księży. Czy z uwagą wypowiadamy i słuchamy tych słów: to jest moje ciało, to znaczy to jest moje życie. Chcecie mieć życie wieczne? Spożywajcie moje ciało. Nie ma życia wiecznego bez spożywania ciała Jezusa Chrystusa. Bez komunii z Jego ciałem. Bez komunii z Jego ciałem jest niepewność. A Jezus chce, abyśmy byli pewni życia. Jezus chce, abyśmy nie mieli w sobie niepewności o życie wieczne. Dlatego daje nam Eucharystię, daje nam Kościół, daje nam Ewangelię. Te trzy składowe. Słowo, wspólnota i Eucharystia. One są dla nas swego rodzaju gwarantem życia. Amen.
Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do otchłani, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze, Ty, który jesteś dobrym Bogiem i chcesz nas słuchać, prosimy Cię, usłysz modlitwy, nasze modlitwy, gdy wołamy za Kościół, za świat, za ludzi, którzy cierpią. Zmartwychwstały Chryste, prosimy Cię za chrześcijan, aby odkrywali Twoją obecność w Kościele, która jest trwała, która nie jest uzależniona od tego, czy Cię czujemy, czy Cię nie czujemy, ale jest uzależniona od Ciebie, to znaczy od Twojej obietnicy, a Ty złożyłeś obietnicę, jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, niezależnie, czy Cię czujemy, czy Cię nie czujemy, to z nami jesteś. I dajesz nam znaki, które to potwierdzają. Twoje słowo, Kościół, sakramenty. Umacnij naszą wiarę, Ojcze. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dzisiaj, Ojcze, w pierwszym czytaniu dałeś nam potwierdzenie, że Kościół pochodzi od Ciebie, że Kościół to Twoja sprawa, że Ty chcesz Kościoła. Dałeś nam to przez proroctwo Gamaliela, który powiedział, jeśli to pochodzi od Boga, to to przetrwa. Jeśli pochodzi od Boga, to walczyć będziecie z samym Bogiem. Proszę Cię, Ojcze, abyśmy nieustannie dostrzegali Twoją wolę pośród nas. Abyśmy nieustannie dostrzegali Twoje pragnienia, miejsca, w których chcesz, abyśmy Tobie służyli. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Proszę Cię, Ojcze, w intencji świętej pamięci Mirosława, którego powołałeś do siebie, za jego bliskich, o życie wieczne dla niego i Twoje błogosławieństwo i pociechę dla tych, którzy będą tęsknić, że tej tęsknoty będą doświadczać, o wiarę dla nich, o nadzieję. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I za wszystkich cierpiących, chorych, osamotnionych, za wszystkich w więzieniach, niesprawiedliwie osądzanych, oskarżanych, pogardzanych. Chryste, abyśmy w nich odnajdywali Ciebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze miłosierdzia, przyjmij te modlitwy przez Twojego Syna, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Tobą. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju.
Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, dzięki Tobie mamy chleb, który nam z ziemi dałeś, a przez pracę człowieka nadaje się do spożycia. Prosimy, pobłogosław ten chleb, by stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Jahwe, nasz Boże, teraz i na wieki. Przez to misterium wody i wina daj nam, Boże, udział w duchu Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, dzięki Tobie mamy wino, które nam z ziemi dałeś, owoce winnego krzewu, który przez pracę człowieka nadaje się do spożycia. Prosimy, pobłogosław to wino, by stało się napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Jahwe, nasz Boże, teraz i na wieki. Sławcie Pana wszystkie narody, chwalcie Go wszystkie ludy, bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki. Módlmy się, aby Bóg Ojciec Wszechmogący przyjął naszą Eucharystię na swoją chwałę i obdarzył nas miłosierdziem. Amen. Pan jest tutaj. Jego Duch jest z nami. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Ojcze w niebie, dziękujemy Ci, bo to od Ciebie pochodzi nasze życie. Ty nas stworzyłeś i nie wypuszczasz nas nigdy z Twoich rąk. Kiedyś wiodłeś Twój lud przez pustynię. Dziś prowadzisz Twój Kościół w mocy Twego Ducha. Twój Syn jest drogą, prawdą i życiem. Dlatego chwalimy Cię ze wszystkimi aniołami i świętymi i wołamy z radością: Święty, 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 Pan Bóg sił i mocy, niebo i ziemia są pełne Twojej chwały. Hosanna na wysokościach. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, hosanna na wysokościach. Bądź pochwalony, Boże i Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojcze miłosierdzia i Boże wszelkiej pociechy. Ty tak umiłowałeś ten świat, że zesłałeś swego jedynego Syna, aby ci, którzy w Niego wierzą, nie ulegli zagładzie, ale mieli w sobie życie wieczne. On dał początek wiecznej pamiątce Twoich dzieł zbawczych. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za poznanie, które objawiłeś nam przez Jezusa, sługę Twego, Tobie chwała na wieki. Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, odmówił dziękczynienie, połamał i powiedział: to jest ciało moje, to dla Was. Czyńcie to na moją pamiątkę. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za świętą miłość dla sługi Twego, którą objawiłeś nam przez Jezusa, sługę Twego, Tobie chwała na wieki. Tak samo po spożyciu wieczerzy wziął kielich, mówiąc: ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę. Jak ten chleb łamany, rozrzucony po górach, został w jedno zebrany, tak niech Kościół Twój, aż po najdalsze krańce ziemi, zbierze się w jednym Królestwie Twoim, bo Twoja jest chwała i moc przez Jezusa Chrystusa na wieki. Chwała Tobie, Panie Jezu, śmierć Twoja zniszczyła naszą śmierć, Twoje zmartwychwstanie przywróciło nam życie. Panie Jezu, przyjdź w chwale. Przed Tobą, Ojcze, wspominamy wcielenie Twojego Syna, Jego słowa i znaki, Jego uniżenie, posłuszeństwo aż do śmierci na krzyżu i Jego zmartwychwstanie. Ty wywyższyłeś Go ponad wszystko i dałeś Mu imię, które jest ponad wszelkie inne imię, by wszyscy w niebie, na ziemi i pod ziemią zgięli swoje kolana na imię Jezusa i aby każdy język wyznał, że Jezus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Te dary, Ojcze, chleba i wina, dary naszych modlitw, przynosimy przed Twoje oblicze ze śpiewem dziękczynienia i prosimy Cię. Ześlij Twego Ducha Świętego i napełnij te dary Jego życiodajną siłą, aby stały się dla nas ciałem i krwią Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa. Niech ten chleb, który łamiemy, stanie się naszym udziałem w ciele Pańskim, a kielich, który błogosławimy, wspólnotą we krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Uczyń nas jednym ciałem na wzór jednego chleba, w którym mamy udział. We wspólnocie z Marią, ze wszystkimi apostołami, męczennikami, z naszym biskupem Franciszkiem, wszystkimi kobietami i mężczyznami w służbie apostolskiej oraz z całym Twoim Kościołem chwalimy Cię i pełni radości oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Przez Niego, z Nim i w Nim. Niech będzie Tobie, Boże Wszechmogący Ojcze, we wspólnocie Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, teraz i na wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wystawiaj nas na próbę, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Łamany ten chleb jest udziałem w ciele Chrystusa. Chociaż jest nas wielu, jesteśmy jednym ciałem, ponieważ łamiemy jeden chleb. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, obdarz nas spokojem. Alleluja. Chrystus jest Paschą dla nas poświęconą, dlatego świętujmy nasze odkupienie. Alleluja. Wyciągnij swoją rękę i rozpoznaj miejsce gwoździ. Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Alleluja. Ciało Chrystusa.
Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń. Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń. Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń. Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń. Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest. Módlmy się. Widzieliśmy światłość prawdziwą, przyjęliśmy ducha z niebios, znaleźliśmy wiarę prawdziwą. Kłaniamy się niepodzielnej Trójcy, albowiem ona nas zbawiła. Błogosławiony Bóg nasz w każdym czasie, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech się napełnią usta nasze wielbieniem Ciebie, Panie, abyśmy śpiewali chwałę Twoją. Pozwoliłeś nam bowiem uczestniczyć w Twoich świętych, bożych, nieśmiertelnych i życiodajnych tajemnicach. Zachowaj nas w Twojej świętości, abyśmy w ciągu całego życia uczyli się Twojej sprawiedliwości. Alleluja, Tobie chwała, Ojcze, Synu i Święty Duchu. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Alleluja. Otrzyjcie już łzy płaczący, żale serca wyzujcie. Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie. Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi, alleluja.